No to zaczynamy. Mamy tutaj przykład skrzyżowania z ruchem okrężnym. Mamy znaki drogowe i samochody. Chodzi o to, Piotrze, żebyś mi powiedział, czy pojazd zielony i ten różowy, co tutaj widać, chcąc jechać w lewo na skrzyżowaniu, czy obaj mogą jechać w lewo, Piotrze? Różowy i zielony, czy mogą jechać w lewo? W lewo na pewno może jechać pojazd, który jedzie pasem wewnętrznym, czy osiowym. Na pewno pojedzie w lewo poprawnie. Przez cały okrąg będzie jechał poprawnie. Więc pojazd koloru zielonego powinien wcześniej, chcąc jechać w lewo, zająć pas ruchu ten sam, co jechał różowy. Czyli wcześniej powinien być na pasie lewym. W tym wypadku, jakby się poruszał pasem prawym, popełniał wykroczenie, mógłby zjechać albo w prawo, albo jechać tutaj prosto. To jest tylko taka ogromnie ważna sprawa dla kierowców, którzy jeżdżą w ruchu okrężnym. Nie wolno jeździć w lewo pasem zewnętrznym naokoło. Jest to zabronione. Zabronione. Macie gratis naukę jazdy. I chciałabym powiedzieć, żebyście to docenili, bo szkoli was. Cyklicznie tak, szkoła Żońca cyklicznie dostaje nagrody instruktorów roku, prawda? Znaczy, no możemy się pochwalić, że mnie się kiedyś udało zdobyć instruktora roku w 2003. A mój syn, junior Leszek, jest zagorzałym motocyklistą i właśnie został instruktorem roku w 2009 roku. No i ale niemniej jednak wszystkie szkoły w Polsce na pewno uczą poprawnie jeździć. Nie ma tu obaw, że tylko moja szkoła uczy poprawnie, tylko ja mam to szczęście mówić do was.